Cześć, cześć kochani, witajcie w nowym blogu. Vlogu, jestem na ziemi. Dzisiaj jedziemy w magicznym celu osiągnięcia siedmiu źródeł, ponieważ z siedmiu źródeł będziemy magiczne wody mieszać. Także tak, biorę w tym celu buteleczki, zaraz Wam pokażę jakie. Może się okazać, że zabawimy dłużej, dlatego wzięłam błogosławieństwo, zeszyt błogosławieństw tygodnia i świczki. A tu mam małe buteleczki z korkiem. To są te, co my mieliśmy zamówione? Tak, jakieś tam, no właśnie. Małe buteleczki z korkiem i poopisujemy sobie, co tam się będzie działo. Kot oczywiście musi być, bo zaczęłam nagrywać, prawda, kocie? Prawda, kotku? No, także mamy korek, mamy butelkę. Będziemy działać, ale zobaczcie. Tu jest akcja, kot do torby. Jak zwykle. Jak zwykle jeszcze makijaże rozłożone, ale już się szykujemy i lecimy. Jesteśmy w bazie, czyli u Grzegorza. Ja już ubrana, bo zaczęło padać, a taka była piękna pogoda. I wyruszamy po buteleczki. Ja już mam jedną, znaczy woda z lodowca w Andach. Sfokusujesz, sfokusowałeś. Tak to będzie wyglądało. Także lecimy. Dorota przymyka. Najpierw bierzemy z klasztoru tutaj na Łagiewnickiej przy jezuitach. Potem mamy kapliczki Rocha, te dwie co są na dole. Jeżeli nie będzie czynna w tej kapliczce, bo ona czasami szwankuje, to mamy zaraz strumień za i ją wyciągamy stamtąd. Potem mamy, musimy myknąć sobie okulną. I na froncie, tam gdzie wszyscy się uczą jeździć, tam jest taki parking, to jest też głębinowy z hydrantu, tak jak przy jezuitach, tak? I potem wracamy się z powrotem tutaj do Arturówki Smoków i stoi teraz przy manufakturze. Mhm. I nie wiem, czy tam nie zostawili jakiegoś dojścia, bo sądzę, że niekoniecznie. Cholerka. Bo mamy sześć źródeł. Bo to ten Janów to jest właśnie ta majstrotka. Pierwsze źródełko przy klasztorze. Nieczynny. Zostaje wyłączony z ruchu z powodu okresowej dezynfekcji studni. No. Ciekawe... Czyli jeszcze zdążyliśmy. Właśnie. Aleluja. Można zostawić otwarte, masz kluczyki? Tak. Dobra, mam. Bo ja tak wiesz. Okej, dobra, mamy to. Mamy pierwsze ujęcie. Będziemy działać. Klasztor. Klasztor. To trzeba umieć właśnie napompować. W drugą stronę. Ja ci może pomogę. O, leci. Tyle wody zmarnowano. Już? Grzesiu? Pieniążek? Ja już. Aha, rzuciłaś? Łaś. Trzeba z lewerami. Trzymaj. Pierwszą to możemy bezpośrednio, chyba, tak? No tak, bo w sumie nie mamy co przelewać, nie? O! Dobra? Od razu wstała, tak? Dobra, weźmy tylko. Tak. O, tyle mi starczy. Już daję naklejki. Dobra. Bo chcę to wykorzystać jeszcze w inny sposób. To będzie okay. To, co mówię, a to w inny sposób, tak? Też mi tutaj jakoś. Tak, wytrzy, ja też tam właśnie. Ta. Jakby co, to my też mamy małe, te, jak robicie rytuały, to wzięłyśmy więcej butelek małych, jakby coś, jakbyście chciały. Zapisała się z YouTube'a. Klasztor. To jaki mam? Chyba? Będziesz wiedział jaki? Tak, będzie po Jezu. Ja to podniosę, już podnoszę, spoko. No, ale po co? Dobra, klasztor. Jakkolwiek klasztor. Później ci tam chcę w domu. Tak, tak, tak. O, nie chcę się przykleić. Nie? Bo miałeś mokrą butelkę. No. Nie, jest zimna i już się przykleiło. Tak? Tak, jeszcze? Klasztor. Ty masz, Asia? Ja już mam. Działa. Działa. No, tak. Piękne widoczki. Dziewczyny, zobaczcie, jak mamy super bruk i zacny klasztor. No i zobaczymy. My mamy jak chcecie, bo my wzięłyśmy więcej specjalnie. Flaszki. Jakbyście chciały mieć osobno tą wodę, to możemy Wam dać po 7 flaszek.
No nie wiem właśnie. I ci mogę przytrzymać i możesz sobie pogadać jak chcesz. I Dorocha. I parking będzie tak. Drugie źródełko, Urocha. Jesteśmy na parkingu przed szpitalem i zmierzamy w stronę parku. Także kolejna butelka. Dlaczego? Słyszka, ale jakie ładne butelki za to. Takie na szybko kupić home. No. A, no. No. Dobrze. I do paleczku. Dobra? Dobra? Nie ma tutaj. I lewo. Ale ładnie jest, lewo. Lewo. W to drugie lewo. W to drugie lewo. Nie, no naprawdę, bo jakby padało, to już by nie było fajnie. Tutaj, a lewo, tu? No żartujesz. To lewo. Po łuku. Czyli nie depczemy flory fauny. Możemy sobie pomądrować, to czarodoro. Czarodoro. Jaski. To było półtorej godziny temu, to już w ogóle było. Pięknie by było. Ale tak to jest czysto. Przypadało. No. Ja już poczyniłem dzisiaj pierwsze nabytki, bo mam keramzy. Jakbym się chciała do wyrobienia lasu w swoju. O. Mam węgiel aktywowany. Rozróbmy to razem kiedyś, bo ja tego sama nie zrobię. To muszę jakiś słój. Słój, zamykany szczelnie, żeby był. Szczelny. Skąd go wziąć? Znaczy ja sobie wykorzystałem z tych świec dużych... Grilla. Ta. No właśnie. Jest to mam. Szczelny. To mam. Umyłem dokładnie wszystko. No. I wiesz, taki mech, ziemia, zamykasz i już. I na amen. Amen. Kłam? Tak, zrobię sobie, bo już nie tak. Dążymy po lesie. Z Dorotą. I z Grzegorzem i z dziewczynami. Ale to jest tajemnica. Niedzielną. Dokładnie. Kaplica? Tak, ale starsza jest trochę. Ta z tej strony jest starsza. Z tym nowszym dachem. Z tym nowszym dachem jest starsza. Tak, tak. To jest XII wiek bodajże. I tutaj ona była pierwsza. I dostawiono, ponieważ legenda jest taka, że ktoś tam rzucił kamień i ten kamień wybił jakby otwór w ziemi i buchnęło źródło, które zaczęło uzdrawiać. I tutaj podobno nawet Bona czy jakaś królowa przyjechała i została uzdrowiona. I od tego czasu... Nie byłam. Nie byłaś? A tutaj jeżeli się wyciszycie... Aha, ja nie. Ale tutaj jeżeli wyciszycie się, to jak staniecie pomiędzy mniej więcej po środku placu przy tych dwóch kaplicach, to jest, nie chcę za dużo mówić, ale chciałbym, jeżeli się nie boicie i chcecie, to chciałbym, żebyście powiedziały, co czujecie albo co słyszycie. No. Ciekawsko. Co się robi? Źródło jest w środku w tej po prawo, ale za tym jest to główne źródło, które no, trzeba nabrać jakby bezpośrednio z wody. Zobaczymy, co będzie czynne. Co będzie czynne, dokładnie, bo tu by było nam łatwiej i prościej. Maleńkaśne kapliczki, nie? Tutaj kiedyś nawet był ten kamień zaznaczony. Najpierw zobaczymy sobie. Tak, jest. Jest. To jest ten. Ale ten. On jest tutaj jaśniejszy. Zobaczcie, dookoła nie ma takiej barwy. Jak stajecie tutaj. Autentyczny. Silny śpiew, szeptany śpiew. Za dużo hałasu. Nabierzcie do... Bo będzie nam najłatwiej.
bo tu będę gotował. Ale zapach jest niesamowity. Ale zapach niesamowity. Trochę daje. Troszkę daje. Trochę daje. Kochani, jest po prostu cudowna atmosfera takiego starego lasu. W środku w kaplicy pachnie rewelacyjnie. Naprawdę. Butelki szczękają, ponieważ nabieramy wody pełną grupą, jak tu jesteśmy. Takie magiczne działania. Podobno drugie najstarsze ujęcie wody w Łodzi. A próbujemy wszystko bliziutko zrobić. Wsłuchujemy się w głosy. Nie było drzwi. A są drzwi? Są drzwi. I tutaj również znajduje się portal. A ten mało, może ty tu jako drugi, bo to jest to samo. To samo źródło. Czytałem, ale no niestety doczytałem i to jest to samo, niestety jako drugie niestety nie. I lecimy. Kolejność Arturówek, tak? Teraz będziemy jechać, jeszcze nie, bo jedziemy dalej do Lasu Łagiewnickiego, ale na Okulną i tam jest źródło, niektórzy mówią Zyty, ale czy tak naprawdę jest to nie? To jest tam, gdzie na tym parkingu, prawie że przy samym szpitalu dziecięcym. Dobra. A potem będzie Arturówek. I po lasach. Kolejne źródełko, chociaż nam zaczęło trochę padać. Słuchajcie. Już jestem i zrobiło się piekielnie ciemno, ale nic to, źródełkujemy, hydrantujemy, idziemy. Mam nadzieję, że działa. Chodźcie ze mną. Też pewnie kartkę, że zawiadamia się wodociągów kanalizacji. Nabieramy. No, mamy zawiadomienie, ale jeszcze powinno działać, dlatego że o 21 dopiero zamykają. Dorota już tam działa. Co chcę? Ja chcę. Na lewy jesz? Z kapki będzie fajnie, nie? No. Dorotka, nie męcz, ja to... Nie, to już idzie. Tak, hu-hu. Dawaj butle. I to jak? Dobrze. Jak już jestem, to już zbliża się. Proszę bardzo. Grzegorz nagrywa. Słuchajcie, buteleczki napełnione. Tu jest jeszcze ładnie, ale zobaczcie, jakie tam są chmury. Nawet tego chyba za bardzo nie widać. Buteleczka napełniona, mamy wszystko. Niedaleko tutaj jest wzgórze samobójców. Dużo osób popełniło samobójstwa, ale Zyta zabiera wszelkie problemy. Ja Zycie zostawiłam jeden problemik. Zobaczymy, czy go rozwiążę, czy jest dziarska. A na razie ubieram się po prostu bardziej, bo jest chłodno. Kolejne miejsce, ale robi nam już się niebezpiecznie zaciemnione. Także słuchajcie, teraz jakby mnie wilki jakieś porwały, lasy, bory i inne takie, to wiecie jak jest, ale idziemy do lasu tam. O, nawet przy latarni fajne światło. Nie powiem. Chłodno, cimno, zimno. Do domu daleko, także relacji na Insta nie będzie z lasu, ale będzie vlog. Teraz strumień druidów. Zobaczcie, jakie zacne kamienie. Nie, no jeszcze widzimy. Ojojojoj. Robi się tajemniczo. Chyba, że policzymy od niego coś. Nie, jak wszystkie włączymy, to będzie ok. Pięknie. Porządną ma, nie? Jezu, no, u mnie to tak... Ona idzie, ja widzę. Robi się tajemniczo.
Ale my ulepiliśmy najlepszą rzecz ever. Do magii, no. Żałujcie, że was nie było, super było. Ale lustra, no lustra będą, nie? Lustra, tak, lustra. Będą zacne. Ale tak naprawdę, naprawdę. Mm. Każdy po swojemu, a potem nikt nie zobaczy. Tajemnicze lustra. Nie, masz dobrą latarkę, dziewczyno, naprawdę. Naprawdę. No. No mój telefon. Bo generalnie mamy taki wszechświat drakuliczny. Super. Obawiam się, że taki widok vlogowy będzie rewelacyjny. Jesteśmy tajemniczą ekipą. 300 osób w lesie, słychać tylko szuranie stóp. Jesteśmy przy strumieniu druidów. Lecimy przez kładkę. Słuchajcie, możemy. Tylko, że... No chyba da się, nie wiem, czy się da. Nie jest jak jest. Tylko, że tam będzie można jakoś inaczej nabrać, tak? Chyba łatwiej, Grzegorz mówi, że tam będzie. Ja tu się położę, tylko najpierw nabierzemy wodę, a potem zostawiamy, co jest najgorsze. Dobra. Jest dobra. Ja tutaj myślę, czekaj, że... Ja mogę się położyć. Coś. Tak? Tak, no tutaj dobra. Zobacz, jest bieżąca... Jeden słoik i rozlewamy chociaż. No. Tylko musisz... Jak płynie, pięknie. To sięgniesz? No ja... I tutaj masz takie nawet, no zobacz, małe zagłębienie. Trzymajmy. Tu jest chyba wszystko mokre, wiesz? Nie, żeby mnie nie dosięgniesz. Tylko spróbuj tak, żeby nie nabrać żadnego piachu. Pod prąd. Czyli strumień. Tak. Nabieraj strumień. I tutaj często jest tak, że ludzie też stąd biorą, bo sobie nalewają. Jest idealnie. Do picia, nie? Jest okej? No ona jest. Nie, no pewnie. No to fajnie, że nam się tu udało. Tam dalej wygląda bardziej uroczo, jest tak pięknie. Jak wygląda? Jest tak meandrowy. Ale jakie wygląda? Tu nic nie widać. Dolewamy do butelek. Wiesz co, może ze słoików rozlejemy. Dobra, super. Tu. No i reszta jest do małych. Do tych małych butelek. Reszta do małych butelek. Dorota, nalejeszmy jeszcze, nie nalałyśmy. Dobra. Coś ci potrzymać? Daj mi tylko ten słoiczek. Dobra. Ja po prostu tak naleję. Już to dziewczynie. Aha, dobra. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Czekaj, bo Dorota rozlewa tam. Ja tutaj rozlewam, bo chcę, żeby ta woda w razie czego poleciała z powrotem. O, proszę. Daję. Dobra. Grzesiu, masz? To jak ma tam polecieć, to nadstaw się, Grzesiu, tam. Stawiłam. Nadstaw się, Grażynka. Dawaj, Asia. Ja mam już. Już mamy. Tak? Dobra. Asia, ty masz swój koreczek? Mam koreczek w tym. Dobra. Oddamy. Widzę cię, mam cię. Okej. Okay. Koreczki. Tak? Czujesz jak jakiś tajnek w środku ciemnego lasu jest. Wow. Ale fantastycznie. No pewnie, jaka atmosfera w ogóle. Jak już nalejemy, chwilę się wyciszyć. I posłuchajcie. Słuchajcie, ale poczekajcie, słuchajcie. To jest to. The river is flowing, flowing and growing, flowing and growing down to the sea. The river is flowing, flowing and growing, flowing and growing down to the sea. Rozświetlimy. To zaśpiewamy sobie trzy razy, myślę, nie? Jak mantra. Ja to mogę nie uczyć, bo nie znam słów. The river is flowing, rzeka płynie, płynie i the river is flowing, flowing and growing, down to the sea. No, czyli taki typowy. No okej. Okay, ja też jeszcze włączę może tego, jakąś swoją śmieszną latarkę. Dobra, tu ładnie wodę widać. To jest źródło druidów? Druidów. Źródło druidów, tak. Źródło druidów. The river is flowing, flowing and growing, flowing and growing down to the sea. The river is flowing, flowing and growing, flowing and growing down to the sea. The river is flowing, flowing and growing, flowing and growing down to the sea. Uwielbienie, uwielbienie zacne.
żywioł wody. Słuchajcie, trzecie ujęcie wody. Czwarte, piąte. Piąte ujęcie wody. Jesteśmy gdzieś na dzielni. A pani drogę. A to później do vlogu. Na najwyżej położonej dzielnicy, czyli Stoki. Sam szczyt. Stoki. Sam szczyt. Źródło władzy. Tu zaczyna się władza. I skończy się cierpliwość. Tak będzie. Widzicie? Już byliśmy tu. No to nie jest magiczne, ale no jak mamy źródło, to mamy źródło. Byle działały. Ale zobacz, jak jest znak słońca. A, tu jest chyba. Faktycznie. Woda nalana. I skąd przyszła, tam wróciła. Osiedlem. Nie, no ładne zdjęcie robisz, kochany, w tym. W mroku. Nie. Źródło Fortunaty za nami. Mamy artefakty butelkowe. Będziemy mieszać. I już była panika, bo nie chciał hydran wydziałać. Ale zadziałał drugi. Także super. No i słuchajcie. Kolejne ujęcie wody głębinowej przed nami. I ławeczka jest sanatoryjnym. Słuchajcie, załatwione będzie ostatnie źródło. Jest naprawdę 5 minut przed zachodem słońca, a już wiadomo ciemno. Także wiecie, już taka noc. Zaraz się będzie działa i mamy ostatnie źródło. Dziewczyny poszły naczerpnąć, zapłacić ofiarę. Ja już mam buteleczkę, koreczek, także po prostu, słuchajcie, napięcie sięga zenitu. Zdążyliśmy, znaleźliśmy studnię głębinową. Tak, także sorry za wygląd, no już tak od razu, sorry za wygląd. No ale sorry, pada, zmęczeni, 3 godziny szukania po różnych jeziorach. Dzielę jest w ten sposób, że o 21 rozpoczynamy błogosławieństwo, ale pamiętajcie również, że energia nie zna czasu ani przestrzeni, więc nawet jeżeli ja robię w tym momencie na żywo wcześniej, żeby nie było, że nie robię, to tak naprawdę jeżeli się podłączycie o tej 9, 3 godziny po, to nie będzie problemu. Zawsze można to odtworzyć, więc z tego się bardzo cieszę. Czemu wzięłam zeszyt? A temu, że w naszym zeszycie jest cały tekst błogosławieństwa, który zaraz będziemy tutaj mówić, wykonywać, także ja sobie przygotuję. Oczywiście to jest kwestia tego, że człowiek znaje na pamięć, ale gdybym miała się pomylić, Księga Cień, czyli nasza poprawna ściąga, istnieje. Dobrze, moi kochani, gotowi na zapalenie świec w tak pięknych okolicznościach przyrody, kominkowo, świecowo, wodno.